Państwo pozwolą, że się przedstawię. Nazywam się Adam Bednarczyk. Posiadam obywatelstwo polskie i obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Jestem z wykształcenia inżynierem, mechanikiem precyzyjnym ze specjalnością przyrządy pokładowo-lotnicze i urządzenia automatyczne. Z zamiłowania jestem fizykiem i większość swojego życia zawodowego spędziłem jako nauczyciel akademicki fizyki. Tytuł mojego opracowania to działalność człowieka powodująca wzrost nieośnieżonej powierzchni Ziemi przyczyną globalnego ocieplenia Ziemi. Byłem jedynym cywilnym pracownikiem, którego przyjął do pracy do Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy minister Szkolnictwa Wyższego Nauki i Techniki profesor generał Sylwester Kaliski. W instytucie tym pracowaliśmy nad polską metodą syntezy termojądrowej do celów energetycznych. Chociaż sądzę, że również mogła ta synteza termojądrowa służyć do wielu innych celów. W obecnych publikatorach uważa się, że wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej jest głównym czynnikiem, który powoduje globalne ocieplenie Ziemi. Fakty, jakie możemy zaobserwować w przyrodzie, jak i opracowania teoretyczne, przeczą temu stwierdzeniu. Zająłem się tym tematem, ponieważ w tej dziedzinie spędziłem większość swojego zawodowego życia, a ponadto jest on bardzo istotny dla naszej gospodarki narodowej. Gdybyśmy chcieli ten temat opisać w sposób matematyczny, to on jest zbliżony do generatorów laserowych. W technicznych rozwiązaniach generator laserowy składa się z dwóch zwierciadeł i pracuje się na jednej długości fali. W przypadku przyrody porównanej do generatora laserowego, jednym zwierciadłem jest powierzchnia Ziemi, a drugim zwierciadłem jest atmosfera ziemska jako zwierciadło rozproszone. Następnie promieniowanie biegnie w bardzo wielu różnych kierunkach i pracuje się na setkach różnych długości fal, jakie generują się w atmosferze ziemskiej. W sposób bardzo uproszczony zjawisko nagrzewania się atmosfery ziemskiej można opisać efektem szklarniowym. A żeby efekt szklarniowy dobrze działał, należy mieć folię dobrze przepuszczającą promieniowanie widzialne, a folia powinna charakteryzować się brakiem przepuszczalności dla promieniowania podczerwonego. Promieniowanie słoneczne widzialne wnika do wnętrza szklarni. Nagrzana materia wewnątrz szklarni promieniuje promieniowaniem podczerwonym, które nie może wyjść na zewnątrz ze względu na to, że folia pokrywająca szklarnię na to nie pozwala. W wyniku tego następuje wzrost temperatury wewnątrz szklarni. Gazy cieplarniane to para wodna z chmurami, dwutlenek węgla CO2, metan NH4, podtlenek azotu ozon O3 i związki freonowe. Tabela numer 1 pokazuje teoretyczne wartości absorpcji promieniowania podczerwonego dotyczące hipotetycznych atmosfer, które są pozbawione niektórych gazów wymienionych w kolumnie pierwszej. W przypadku atmosfery ziemskiej złożonej tylko z pary wodnej i z chmur absorpcja promieniowania podczerwonego takiej atmosfery wynosi 85%. Drugim interesującym dla nas przypadkiem jest hipotetyczna atmosfera, która nie zawiera dwutlenku węgla. Taka atmosfera absorbuje 91% promieniowania podczerwonego. Wynik ten świadczy o tym, że dwutlenek węgla sam absorbuje tylko 9% promieniowania podczerwonego. Stosując metodę aproksymacji liniowej, można wykazać, że niewielki wzrost zawartości dwutlenku węgla może owocować niewielkim wzrostem absorpcji promieniowania podczerwonego. Ten niewielki wzrost absorpcji promieniowania nie może dominująco wpływać na wzmocnienie efektu szklarniowego. Kolejnym dowodem wykazującym, że gazy cieplarniane mają niewielki wpływ na temperaturę atmosfery ziemskiej, jest zachowanie się atmosfery ziemskiej na pustyniach. Ktokolwiek był na pustyni wie, że po zachodzie słońca następuje szybki spadek temperatury. Atmosfera ziemska na pustyniach charakteryzuje się zmniejszoną ilością pary wodnej i posiada wszystkie pozostałe gazy cieplarniane. Wilgotność względna nie przekracza 25%
i temperatury w ciągu dnia sięgają 50-60 stopni. Sam fakt, że na pustyniach mamy do czynienia z szybkim spadkiem temperatury atmosfery ziemskiej, dowodzi, że gazy tam znajdujące się z małą ilością pary wodnej, gdzieś do 25%, nie spełniają warunków na tworzenie efektu cieplarnianego, ponieważ nie powstrzymują promieniowania podczerwonego przed ucieczką do przestrzeni międzygalaktycznej. Kolejnym dowodem mówiącym o tym, że gazy cieplarniane mają niewielki, a właściwie nie mają żadnego wpływu na globalne ocieplenie, jest zachowanie się tych gazów cieplarnianych na obydwu biegunach. Na biegunie północnym, który charakteryzuje się zmniejszoną ilością pary wodnej, ze wzrostem ilości gazów cieplarnianych mamy do czynienia ze wzrostem temperatury. Ten wzrost temperatury jest różnie podawany w różnej literaturze. W niektórych pozycjach mówi się, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat temperatura, średnia temperatura na biegunie północnym wzrosła o 2 stopnie. Na tym biegunie północnym następuje wzrost temperatury i jednocześnie następuje topnienie lodowca od góry, to znaczy tam, gdzie styka się lodowiec z atmosferą ziemską. Zupełnie inaczej zachowują się gazy cieplarniane na biegunie południowym. Na biegunie południowym zawartość pary wodnej jest znikoma i wynosi 0,03% wilgotności względnej. Na biegunie południowym okazuje się, że nie ma wzrostu temperatury przy wzroście ilości gazów cieplarnianych i te dane są podawane przez Uniwersytet Amerykański w Alabamie. Oni podali wyniki za lata 1980-2012, co Państwo mogą zobaczyć na załączonym wykresie. Stacja meteorologiczna australijska z Instytutu Newmyera i ona również za lata 1980-2012 podała, nie tylko, że nie było wzrostu temperatury, ale nastąpił w tych latach niewielki spadek temperatury na biegunie południowym. Zachowanie się tych gazów cieplarnianych zarówno na pustyniach, jak i na biegunach dowodzi, że gazy cieplarniane poza parą wodną nie mają żadnego wpływu, to jest dowód, że one nie mają żadnego wpływu na globalne ocieplenie atmosfery ziemskiej. Spróbujmy jeszcze wyjaśnić, co powoduje wzrost temperatury na biegunie północnym. Na pewno ma wpływ temperatura na otaczających obszarach wokół bieguna północnego. Szczególny tutaj może być wpływ Europy, gdzie mamy do czynienia z ciągłym wzrostem temperatury z racji olbrzymich osiedli mieszkaniowych, które generują duże ilości ciepła, jak również dużej ilości energii zużywanej do celów przemysłowych. Następnie wokół bieguna północnego utworzyły się zbiorniki wodne, które absorbują znaczące ilości ciepła i one mogą powodować wzrost temperatury. Jest jeszcze jeden czynnik, który może powodować wzrost temperatury, a mianowicie wzrost temperatury powodowany przez czynniki otaczające wywołuje jeszcze jeden proces. Jest to proces wynikający z fizyki, że atmosfera ziemska o wyższej temperaturze może zawierać większą ilość pary wodnej, a większa ilość pary wodnej powoduje zwiększenie efektu cieplarnianego, a więc mamy do czynienia ze wzrastającym efektem cieplarnianym powodowanym przez parę wodną, a nie przez dwutlenek węgla. Teraz może Państwu przedstawię, jakie znaczenie w procesie globalnego ocieplenia mają bezśnieżne zimy. Wróćmy do okresu sprzed około 80 lat. W tamtym okresie zimy były znacznie dłuższe i trwały od połowy listopada, niekiedy do końca marca, a nawet było również zimno w kwietniu, zgodnie z polskim przysłowiem kwiecień, plecień, tak przeplata, trochę zimy, trochę lata. Były zamarznięte wszystkie zbiorniki wodne oraz ziemia była pokryta grubą warstwą śniegu. Co się dzieje pod warstwą śniegu w okresie tego zalegania śniegu? Na granicy śnieg, ziemia
temperatura nie przekracza 0 stopni Celsjusza. Przy bardzo niskich temperaturach atmosfery ta temperatura może spadać poniżej zera. Z opowiadań moich przodków dowiedziałem się, że w tamtym okresie czasu bywało, że Ziemia zamarzała na głębokość pół metra. Zmniejszanie się powierzchni pokrywy śniegowej rozpoczęło się od momentu powstawania osiedli i miast, w których budowano domy ze stromymi dachami. Te dachy i ściany boczne budynków pochłaniały energię cieplną. Gdy ich było coraz więcej, one skracały długość zimy na terenie miast. W procesie rozwoju przemysłu i powstawania ośrodków wielkomiejskich ta ilość ciepła zaczynała być coraz większa i większa. Skróceniu ulegały długości zim, a następnie rozpoczął się okres bezśnieżnych zim. Tak jak Państwo widzą, w ostatnich latach zimy w Europie są bezśnieżne, za wyjątkiem terenów wysokogórskich. Zapoznajmy się może z kilkoma terminami dotyczącymi nierównowagi termodynamicznej Ziemi. Jednym z takich terminów jest albedo. Albedo jest to współczynnik odbicia energii promieniowania słonecznego od powierzchni. Może to być od powierzchni Ziemi bądź od jakiejkolwiek powierzchni. Współczynnik albedo na powierzchni lądu wynosi 0,3. Oznacza to, że Ziemia, ląd odbija 30% promieniowania słonecznego, natomiast 70% tego promieniowania jest pochłaniana. Zbiorniki wodne, akweny wodne odbijają tylko 3% energii promieniowania słonecznego, natomiast 97% promieniowania słonecznego jest pochłaniane przez zbiorniki wodne i one stają się wielkimi magazynami ciepła. Średnia wartość albedo dla całej kuli ziemskiej, a więc i dla lądów i dla mórz, wynosi 12%. Jest jeszcze jeden termin, to jest nasłonecznienie. Może być miesięczne, może być roczne, bądź też kwartalne. Jest to ilość energii słonecznej padającej na 1 metr kwadratowy płaskiej, poziomej powierzchni. Dla Polski, dla okresu zimowego, ilość tej energii, to nasłonecznienie wynosi 127 326 watogodzin na metr kwadratowy. Jest to wartość dla okresu zimowego, to znaczy za miesiąc grudzień, styczeń i luty. Ta ilość ciepła, która pada na 1 metr kwadratowy, pomnożona przez 0,7, jest ilością energii, którą absorbuje Ziemia w Polsce obecnie. Ta ilość zaabsorbowanego ciepła wystarcza na stopienie 961,5 kg lodu. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jak olbrzymie ilości ciepła są absorbowane w wyniku bezśnieżnych zim. Niestety absorpcji tych olbrzymich ilości ciepła nie uwzględnia się w procesie zagadnień termodynamicznych Ziemi na wszystkich konferencjach światowych, jakie się odbyły na świecie. Oni tam uważają, że tylko dwutlenek węgla ma wpływ na wzrost temperatury atmosfery ziemskiej. A jest jeszcze jeden współczynnik, to jest wartość nierównowagi termodynamicznej dla 1 metra kwadratowego Ziemi. Ta nierównowaga termodynamiczna dla 1 metra kwadratowego Ziemi, średnia wartość dla całej kuli ziemskiej i dla całego roku wynosi 0,9 joula na metr kwadratowy i sekundę, albo może prościej 0,9 wata na metr kwadratowy. Z tej wartości możemy policzyć całkowitą nierównowagę termodynamiczną Ziemi w ten sposób, że pomnożymy tę wartość 0,9 wata na metr kwadratowy przez ilość metrów kwadratowych powierzchni Ziemi i pomnożymy przez ilość sekund w ciągu roku. Wartość nierównowagi termodynamicznej Ziemi po wyliczeniu wynosi 1,5 razy 10 do 22 joule. Jest to wartość na jeden cały rok. Najprostszym sposobem przywrócenia równowagi termodynamicznej, moim zdaniem, będzie zastosowanie folii refleksyjnych. Załóżmy, że mamy folie refleksyjne o współczynniku odbicia 0,8 oraz współczynnik transmisji odbitego promieniowania przez atmosferę ziemską jest równy 0,82.
Znajdźmy teraz wielkość tej powierzchni, która odbije 1,5 razy 10 do 22 dżula. Państwo widzą równanie, z którego możemy wyliczyć wielkość tej powierzchni. Ta wielkość powierzchni wynosi 3,94 razy 10 do 12 metrów kwadratowych, a więc 3,94 miliona kilometrów kwadratowych. Jest to 40% powierzchni Europy. W rzeczywistości obecnie ta wartość może być znacznie większa ze względu na to, że powierzchnia Ziemi absorbuje znacznie więcej energii słonecznej. Ze względu na brak śniegu może być ta wartość większa o 50, a może i o 100%. Znajdźmy następnie, jaka powinna być powierzchnia zaśnieżenia, ażeby została przywrócona równowaga termodynamiczna Ziemi. Możemy tę wartość znaleźć, uwzględniając wielkość nasłonecznienia typowego dla Polski. Polska znajduje się w środkowej części pomiędzy równikiem a biegunem. Myślę, że wybranie tej wartości jako średniej dla całej kuli ziemskiej jest zupełnie uzasadnione. Mnożąc poszukiwaną powierzchnię śniegu przez 3-miesięczne nasłonecznienie w okresie zimowym dla Polski i przyrównując tę wartość do 1,5 razy 10 do 22 dżuli, uzyskujemy wartość tej powierzchni 32,7 miliona km kwadratowych. Według moich obserwacji znaczący spadek czasu i zaśnieżenia w Polsce nastąpił w latach 70. ubiegłego wieku. Od tamtego czasu, według moich obserwacji i poszukiwania danych meteorologicznych, sądzę, że można przyjąć następujące dane, następujące proporcje. Zmniejszenia się powierzchni zaśnieżenia na terenie całego świata. Zmniejszeniu zaśnieżenia uległa Europa w 50% i to daje 5 milionów kilometrów kwadratowych. Połowa byłego ZSRR 11 milionów kilometrów kwadratowych. Kraje Dalekiego Wschodu, Chiny, Japonia i Korea 3 miliony kilometrów kwadratowych. Część bieguna północnego i przyległe akweny wodne 3 miliony kilometrów kwadratowych. Stany Zjednoczone i Kanada 9 milionów kilometrów kwadratowych. Lądy na biegunie południowym 2 miliony kilometrów kwadratowych. Razem jest to wartość 33 miliony kilometrów kwadratowych, co wydaje mi się wielkością uzasadnioną i potwierdzającą założenie, że przyczyną globalnego ocieplenia jest wzrost nieośnieżonej powierzchni Ziemi. No i oczywiście to nieośnieżenie jest wynikiem działalności człowieka. Swoje opracowanie wskazujące na to, że nie dwutlenek węgla, a brak ośnieżonej powierzchni jest przyczyną globalnego ocieplenia Ziemi, wysłałem do bardzo wielu instytucji. Przede wszystkim wysłałem kilkakrotnie do władz RP, wysłałem również kilka razy do Ministerstwa Środowiska, do kierownictwa konferencji klimatycznej w Paryżu, wielu ośrodków naukowych w Polsce i na świecie i do ONZ. Na konferencji COP24 w Katowicach kopię mojego opracowania wręczyłem zastępcy sekretarza generalnego ONZ, który obiecywał, że zapozna się i odpowie na mój dokument. No niestety od nikogo nie uzyskałem odpowiedzi. W każdym z tych dokumentów zaznaczałem, że według mojego rozeznania mamy do czynienia z ciągłym wzrostem wielkości powierzchni nieośnieżonej i w pewnym momencie ten wzrost może być tak szybki, że nie zdołamy tego procesu zahamować i nastąpi katastrofa dla całej Ziemi. W Polsce znalazłem dwóch profesorów zgadzających się z moim opracowaniem. Jeden z nich oświadczył: tekst poprawny naukowo, ale nie jest poprawny politycznie. Ostatnio dwukrotnie w programie telewizyjnym Europe News były pokazywane stoki narciarskie w Alpach. Ten teren Alp był częściowo pokryty śniegiem. Te obrazy uświadomiły mi grozę sytuacji, że Alpy w niedługim czasie będą pozbawione śniegu. Jeśli tak się stanie, to kula ziemska pozyska olbrzymie powierzchnie bezśnieżne, które będą absorbowały olbrzymie ilości dodatkowego ciepła do nierównowagi termodynamicznej. Mamy obecnie do czynienia z szybkim wzrostem topnienia śniegu. Wzrastająca wielkość powierzchni bezśnieżnej powoduje wzrost absorbowanej przez powierzchnię Ziemi energii słonecznej, która znowu przyspiesza topnienie lodowców. Jest to proces z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, takim, jakie występuje w reakcjach jądrowych.
czego możemy spodziewać się po tym procesie w najbliższym okresie czasu? Całkowitego stopienia lodowców wysokogórskich. Proces ten powiększy obszar bezśnieżny i będzie dostarczał olbrzymią ilość dodatkowej energii cieplnej w każdym roku. Całkowitego stopienia lodowców na biegunie północnym, a następnie stopienia lodowców na Antarktydzie. Na Antarktydzie i na Grenlandii znajduje się 99% zasobów czystej wody pitnej na Ziemi. Dane te pochodzą z National Snow and Ice Data Center z Uniwersytetu w Colorado, USA. Stopienie lodów antarktycznych zwiększy poziom wód w oceanach o 60 metrów. Stopienie lodowca na Grenlandii podniesie poziom oceanów o dalsze 6 metrów. Pokusiłem się również o przejrzenie danych brytyjskich. Według danych brytyjskich objętość lodu na Półwyspie Antarktycznym wynosi 25,4 miliona kilometrów sześciennych. Gdy podzieliłem tę objętość przez powierzchnię oceanów, to wyszło mi, że samo stopienie lodów antarktycznych podniesie poziom wody o 70,2 metra przy założeniu, że powierzchnia oceanów nie ulegnie powiększeniu. Według informacji podawanych przez polskich naukowców, wzrost poziomu wód oceanicznych jest mitem. Stopienie lodowców na Antarktydzie i Grenlandii spowoduje zalanie północnych terenów Polski do linii Płock-Zielona Góra. Po stopieniu wszystkich lodowców będziemy mieli nowe akweny wodne, które będą pochłaniały 97% promieniowania słonecznego, a jednocześnie będziemy pozbawieni powierzchni refleksyjnych, jakimi były uprzednio lodowce. Spowoduje to jeszcze szybszy wzrost temperatury atmosfery ziemskiej. Ten wzrost temperatury w pewnym okresie czasu zacznie zagrażać istnieniu życia na powierzchni Ziemi. Po prostu nie będzie możliwości powstrzymania tego procesu ze względu na bardzo dużą absorpcję promieniowania słonecznego poprzez powiększone zbiorniki wodne. Wydaje mi się, że również moim obowiązkiem jest przedstawienie dodatkowego możliwego horroru. Kilka miesięcy temu oglądałem program telewizyjny, nie pamiętam nazwy stacji. Pokazano tam ruiny miasta na znacznej głębokości w oceanie. Długo myślałem, co mogło być przyczyną takiej sytuacji. Zadawałem sobie pytanie, czy globalne ocieplenie atmosfery ziemskiej może doprowadzić do zapaści lądu. Porównajmy naszą Ziemię z kurzym jajem. Gdybyśmy objętość kuli ziemskiej narysowali w wymiarach kurzego jaja, skorupa ziemska proporcjonalnie byłaby cieńsza od skorupki na jajku. Skorupka na jaju kurzym jest jednorodna wymiarowo i jednorodna wytrzymałościowo. Skorupa ziemska jest wytrzymałościowo niejednolita. Po roztopieniu lodowców na Antarktydzie grozi nam podniesienie poziomu wody w oceanach o 66 metrów. To oznacza dla prawie całej kuli ziemskiej dodatkowe obciążenie około 6,6 tony siły na każdy metr kwadratowy ziemi, wszędzie tam, gdzie poziom wody ulegnie wzrostowi o 66 metrów. Miejsca słabsze wytrzymałościowo mogą ulec przerwaniu. Jeśli takie przerwy nastąpiłyby wokół pasm górskich, wówczas część wysokich pasm górskich zanurzy się w ciekłej lawie znajdującej się pod skorupą ziemską. Po zaistnieniu takiej sytuacji dla całej kuli ziemskiej skorupa ziemska może przypominać wielkie kry pływające w lawie z wnętrza Ziemi. Oczywiście, że zrobi się wtedy znacznie cieplej. Polska powinna wystąpić z paryskiego porozumienia klimatycznego. Do 18 listopada 2019 roku istniała możliwość legalnego wystąpienia z paryskiego porozumienia klimatycznego. Polska nie skorzystała z tej możliwości. Zrobił to prezydent Donald Trump w ostatnim możliwym dniu. Polska powinna wstrzymać wszelkie wpłaty z racji wytwarzanego przez Polskę dwutlenku węgla oraz wystąpić o zwrot dotychczasowych wpłat z racji dwutlenku węgla jako nienależnych z odsetkami i rozpocząć własną politykę walki z globalnym ociepleniem. Życzyłbym sobie, ażeby przewidywany przeze mnie horror nie sprawdził się. Mamy w Polsce setki, a może tysiące profesorów i pracowników naukowo-dydaktycznych na uczelniach w dziedzinie fizyki oraz tysiące nauczycieli fizyki w szkołach, jak również miliony zdrowo myślących ludzi.
Bardzo proszę o udowodnienie mi, że to, co napisałem, jest błędne i nie spełni się. Będę bardzo wdzięczny, jeśli znajdzie się ktoś i udowodni mi, że to wszystko, co napisałem, jest od rzeczy, że jest po prostu głupie. Śpieszmy się do podjęcia wojny z globalnym ociepleniem, bo przyszłość będzie niewesoła. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojej prelekcji.